Hakata Gion Yamakasa to jeden z najstarszych buddyjskich festiwali w Japonii. Liczy sobie 789 lat. Całe przygotowania i treningi trwają 2 tygodnie. Finał festiwalu odbywa się zawsze 15 lipca o godzinie 4:59 rano, kiedy to tysiące mężczyzn ubranych w tradycyjne stroje z 7 dystryktów ściga się ulicami miasta z udekorowanymi platformami ważącymi ponad tonę. Wygrywa ta drużyna, która w jak najkrótszym czasie przebiegnie dystans 4 km. Japonia jest pełna różnego rodzaju świątyń. Zajmują one ważne miejsce w kulturze i religii Japończyków. Jednocześnie idealnie wkomponowują się w otaczającą nowoczesną architekturę miasta. Są miejscem modlitwy i wyciszenia. Świątynia Hakozaki jest największą świątynią w Fukuoce. Karku, no. Podejdź do płota, jak ja podchodzę. A na co mnie to? No, a tak spotkaliśmy się po latach w Japonii. Tu Hakozaki Jinja. To popatrz. Stara to taka świątynia. 700-800 lat. Koło 800 lat. Jedna z najlepszych, znaczy moim zdaniem, takich najpiękniejszych świątyń. Świątynia Najima, położona na wzgórzu na krańcu miasta, przyciąga spokojem otoczenia i sprzyja refleksji. Jeszcze więcej niż świątyń jest bram do wieczności, zwanych torii. Te tutaj są sponsorowane przez firmy proszące Buddę o dobry rozwój i pomyślność. Thank you.
tango. Tam jest dobrze sushi, takim prawdziwym. Ja sobie sushi. O. Umie trzymać. Oishi. Ostre. Główny dworzec kolejowy Hakata Station obsługuje wiele takich pociągów jak ten. Większość linii to super szybka kolej Shinkansen, osiągająca prędkość ponad 300 km na godzinę. W prostym tłumaczeniu zwana pociskiem. ご利用いただきましてありがとうございます。